Witajcie, moi drodzy towarzysze. Zapewne doskonale zdajecie sprawę sobie z tego, że jestem wielkim, natchnionym poetą. Poezja i sztuka są moją mocą i wielkim atrybutem. Dlatego też postanowiłem, iż moja wielka moc poezji musi natchnąć twórców naszej wspaniałej gry, ponieważ widzę, że brakuje im jakiejś konwencji artystycznej, dlatego też ja udzielę im swojego wielkiego artystycznego ducha. Jako największy wieszcz i wielki poeta czuję się powołany do tej wielkiej misji zbawienia naszej wspaniałej gry. Mój duch przybrał postać jakiejś lamy, która ma czapkę i bardzo dziwne oczy. Dlatego też niestety musimy chwilowo odłożyć w czasie moje wielkie wieszczowanie. No jakie mam tutaj być natchnieniem, kiedy jestem lamą? Tylko pozwolicie, że wasz wieszcz będzie mówić trochę bardziej energicznie, no bo tak jakoś smętnie to ja nie chcę. A zatem, wyobraźcie sobie, że tak naprawdę możemy tutaj tylko chodzić, ale jest też tak zwana przestrzeń metafizyczna. Dlatego też, mówiąc w sumie trochę inaczej, bardzo fajny byłby tryb, w którym po prostu stajemy się widzami. Możemy jakby stać się de facto takim duchem, no i po prostu jakby stać się niewidzialnym i móc latać i po prostu jakby obserwować świat, też jakby przechodzić przez ściany, ale nie móc ingerować. To znaczy, byłoby to bardzo ciekawe udogodnienie na przykład na czaty, albo też na bitwy. Na przykład, no po prostu nie chcemy sobie strzelać, więc sobie obserwujemy. I oczywiście też fajnie by było, gdyby można było jakby zatwierdzać, czy w danym świecie można korzystać z tej funkcji, no bo na przykład w Nexusie znajdowanie kluczy byłoby po prostu zbyt banalne. Bardzo by się też przydała funkcja wyłączenia czatu. To znaczy po prostu chcemy sobie tutaj normalnie pofunkcjonować, po prostu sobie pograć, fajnie pospędzać czas, ale dostajemy milion wiadomości czy powiadomień, że ktoś tam sobie gra w parkoura, co oczywiście jest nam bardzo potrzebne do życia. Więc po prostu klikamy sobie guziczek i normalnie robimy sobie chat off. Nie mamy już żadnych powiadomień, żadnych wiadomości i po prostu spokój. Normalnie sobie tak klikamy i możemy totalnie wyłączyć wszystkie powiadomienia, a później w dowolnej chwili normalnie je włączyć z powrotem. Bardzo fajne, proste i wielce skuteczne. Usiądźmy sobie na chwilę na tej ławce i chwilę odpocznijmy. Co prawda jest trochę ciężko, no bo tutaj zbytnio nie da się siadać, a naprawdę bardzo fajnie by było. Znaczy ja akurat siedzę na tym latającym fotelu, ale to jest wyjątek, który potwierdza regułę. No i bardzo fajnie by było, gdyby nasze bloki teraz miały po prostu różne pozy, żebyśmy mogli siadać, albo kłaść się, albo jakoś inaczej się poruszać. To byłoby naprawdę super, ponieważ tak naprawdę możemy tylko chodzić i robić taki właśnie podwójny skok w powietrzu, który jest dla mnie trochę niewyjaśniony. A gdybyśmy mogli robić więcej rzeczy, to naprawdę byłoby super. Przydałoby się też trochę nowych, bardzo fajnych dodatków do światów, a konkretnie chodzi mi bardziej o cząsteczki, takie, które by naśladowały różne na przykład zjawiska pogodowe, ponieważ mamy śnieg czy opady różnych liści, ale bardzo by się też przydał na przykład deszcz, albo bardzo coś takiego byłoby fajne, że na przykład jest taki wiatr i po prostu taka wielka wichura mogłaby spychać graczy, to byłoby serio super. I też jakby też przydałoby się do wody takie coś, że na przykład możemy sobie dodać taką cząsteczkę do wody, przez co mamy naprawdę ogromne fale. To byłoby naprawdę bardzo fajne, bo już mamy kilka takich cząsteczek, a przydałoby się jeszcze właśnie kilka jakichś. A co powiecie na przykład na klocki z literami i cyframi? Moim zdaniem one byłyby naprawdę bardzo przydatne. Moglibyśmy je stosować na przykład w różnych parkurach jako jakąś podpowiedź, albo na czatach, żeby zrobić nazwę jakiegoś miejsca. Zastosowań czegoś takiego byłoby naprawdę bardzo mnóstwo, ponieważ żeby napisać cokolwiek na blog Stroplanet, to trzeba się trochę wysilić. Na przykład wchodzić tutaj w narzędzia sobie jakieś, brać tą zamianę klocków, no i tutaj pisać jakieś, nie wiadomo co, jakieś literki rysować. A tak po prostu można by rozwiązać ten problem. Tak na przykład po tym 1000 albo po 2000 monet za każdą taką literkę i cyferkę. Mówię wam, że to miałoby naprawdę mnóstwo zastosowań. Bardzo miło by też było, żebyśmy mogli się komunikować z graczami z innych serwerów. No bo jak jesteśmy na polskim, no to możemy pisać tylko z Polakami. Jeśli chcemy pisać z kim innym, no to musimy wchodzić na inny serwer. Ale super by było, gdybyśmy mogli sobie na przykład napisać do jakichś kolegów z innych krajów. Albo też byłoby naprawdę bardzo fajnie, gdyby powstał jakiś taki ogólny międzynarodowy serwer. Możemy sobie tam wejść i po prostu byłyby tam osoby z wszystkich krajów. Także można sobie z nimi normalnie pisać i grać, po prostu się integrować, zawierać nowe znajomości, poznawać nowe kultury. To byłoby bardzo fajne. Dałoby to taką fajną otwartość na nowych ludzi. Super by było, gdybyśmy mogli zmieniać kolory zwierzaków. No bo jeśli kiedyś jakiś tam daliśmy i on się nam po jakimś czasie przestał podobać, no to tak naprawdę nie możemy za bardzo z tym nic zrobić. Fajnie by było tak po prostu móc zmieniać te kolory, no i tyle. A nie po prostu dodawać jakieś nie wiadomo co, jakieś tutaj kapelusze czy okulary. Zatem, moi drodzy, nadszedł niestety już czas. Mam nadzieję, że mój wielki duch sztuki i poezji was natchnął. Mam nadzieję, że tak samo natchnął twórców naszej wspaniałej gry Blockstra Planet. Bardzo bym chciał im pomóc i mam nadzieję, że mi się to udało.
Bardzo wam dziękuję za to, że dzisiaj ze mną byliście. Jesteście naprawdę wspaniałymi i oddanymi towarzyszami. Kocham was bardzo mocno i dziękuję wam bardzo, że jesteście. A ja tymczasowo się z wami żegnam, lecz na pewno powrócę. Żegnajcie, moi kochani.